Witajcie na kanale Moim Zdaniem .b. Witam Was w nowym filmie. I dzisiaj nietypowo, bo nie będzie o kosmetykach, ale tak troszkę mieszkaniowo. A mianowicie będzie o oświetleniu. Mam tutaj opakowanie z takiego oświetlenia, o którym zaraz Wam opowiem. Ale może, żeby historia miała ręce i nogi, to jak wiecie, żeby się pomalować, potrzebne jest dobre światło. Natomiast niestety w łazienkach nie zawsze takie światło mamy. Ja w tej chwili znajduję się w mieszkaniu, które jest wynajmowane i tutaj w łazience okazało się, że nie ma oświetlenia. To znaczy nie było w ogóle lustra w łazience, więc to już był pierwszy problem. A jak lustro już zorganizowaliśmy, to okazało się, że nie mamy również oświetlenia nad tym lustrem. Są tylko halogeny na suficie, no a jak stoi się przed lustrem, to oświetlają nam bardzo dobrze czubek głowy, natomiast niestety twarzy zupełnie nie. Jest też dodatkowe utrudnienie, ponieważ nie mamy w okolicach lustra i umywalki żadnych kontaktów, więc odpadało wszelkie oświetlenie na prąd takie do podłączenia. No i dosyć długo zastanawialiśmy się z moim mężem, co zrobić. I potrzebowaliśmy czegoś, co będzie oświetleniem na baterię i co będzie można zamontować nad lustrem w łazience. Nad lustrem w taki sposób, żeby nie uszkadzać kafelek, bo to też jest dodatkowa trudność. I myślę sobie, że wielu ludzi, młodych, studentów i tak dalej, może Was też ten problem dotyczy, boryka się właśnie z tym, że są mieszkania, w których nie bardzo mogą robić modyfikacje, są to mieszkania jakieś wynajmowane i nie wiadomo, co zrobić. I znaleźliśmy, to znaczy mój mąż znalazł takie oświetlenie z firmy Osram. Jest to taki LED-owy stick, ja za chwilę Wam pokażę, jak on już wygląda po zamontowaniu. I ten LED-owy stick powinien dawać światło. Kosztuje ponad 50 zł, właśnie taka tuba, myśmy to kupili w OBI, jest to na 3 baterie, baterie nawet były w komplecie, bo tutaj jest taki guzik, że nawet przez opakowanie można to przetestować, jak to świeci. Tutaj w opisie są ilustracje, że można to używać również w kuchni, pod szafkami i tak dalej, że ten stick można montować zarówno bokiem, czyli że przyklejamy nasadkę i wsadzamy go bokiem, jak i w poprzek i tak dalej. Są różne możliwości montażu i przypomina trochę latarkę, dlatego że właśnie jest na baterii, nie potrzebuje żadnego kabla, żadnego prądu. Natomiast teraz jak to się sprawdza w praktyce, bo to dla mnie było najciekawsze, no bo idea jest piękna i miałam nadzieję, że będzie dawać super światło. No więc niestety, jeżeli chodzi o makijaż, to trochę lipa, dlatego że daje, to są żarówki LED-owe i daje takie bardzo punktowe światło i daje światło niebieskie niestety, także słabo. Natomiast jeżeli chodzi o montaż i przyklejanie, to również słabo, ponieważ w momencie, kiedy przykleiliśmy to na klej, który tu był w zestawie, taki pasek z klejem, to odpadło przy odrobinie wilgoci po braniu prysznica w łazience. Także niestety musieliśmy to podkleić takim klejem, na który mamy przyklejone lustro również, czyli mocniejszym klejem łazienkowym, który jest odporny na wilgoć. Także w łazience trochę lipa. Nie wiem, może ten klej wytrzyma, jakbyś to w kuchni pod szafkami montowało. Natomiast tutaj właśnie trochę słabo. Ja specjalnie zachowałam to opakowanie, żeby Wam pokazać. Już zbieram się do tego filmu od miesiąca, ale właśnie tak mi nie szło. Także tak wygląda opakowanie firmy Osram i zastanawiałam się, bo może się to komuś przydać. Tak jak mówię, no do wykonywania makijażu nie bardzo, ale ogólnie światło daje, tylko bardzo punktowe, także może w kuchni pod szafkami jak ktoś potrzebuje, a nie chce, czy nie może ciągnąć jakichś kilometrów kabli, to też się fajnie sprawdzi. No u nas pod szafkami też by się przydało. Jeszcze fajne jest to, że jak mamy ten uchwyt montażowy, to tego sticka, z tego sticka LED-owego możemy w każdej chwili odpiąć od tego uchwytu i na przykład właśnie skorzystać jako latarkę, albo w innym miejscu go zamontować, albo coś, także to też jest całkiem fajne. No i fajnie, że w ogóle pojawiają się takie rozwiązania, tylko szkoda, że no, do wykonania makijażu to trochę jest za mało. Także ja nadal maluję się po ciągu i na pamięć, mam nadzieję, że dzisiaj mój makijaż jakoś wygląda, bo pomalowanie się w ciemnej łazience to jest wyzwanie. Ja potem dopiero jak wychodzę do światła, to widzę efekt. No, ale jeżeli taka seria mieszkaniowo-montażowa Wam się podoba, to dajcie kciuka w górę. Myślę, że takich filmów może się jeszcze na kanale kilka pojawić. Także kto wie, jesteśmy teraz w fazie kupowania mieszkania, będziemy je remontować, urządzać i tak dalej, także takie budowlano-remontowe filmy mogą się pojawiać, jeżeli Was to interesuje. A dzisiaj już się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, pa, pa!